kolejna edycja Forum CFO Strategies. Szczęśliwie po 2 latach pandemii możemy się spotkać osobiście. CFO Strategies to forum dla dyrektorów finansowych, którzy we własnym gronie praktyków mogą spotkać się, porozmawiać o swoich aktualnych wyzwaniach zawodowych. W tym roku gościmy ponad 100 uczestników, prezesów firm, ekonomistów i właśnie dyrektorów finansowych z największych polskich i zagranicznych firm. Po pierwsze chciałem powiedzieć, że bardzo miło, że wreszcie zaczynają się konferencje stacjonarne, a nie tylko spotkanie, meetingi online. To jest pierwsza kwestia. Natomiast tematy, które są tutaj poruszane, to znaczy rola finansów w kształtowaniu biznesu, rozwoju biznesu i umiejętne podjęcie ryzyk inwestycyjnych są kluczowe dla dobrego istnienia firmy. Mamy dzisiaj sytuację taką, że po 2 latach COVID-u, gdzie wszystkim wydawało się, że sytuacja się powoli stabilizuje, mamy sytuację wojny w Ukrainie, czyli nowe wyzwania. Sytuacja makro dramatycznie się zmienia dla wielu firm, w tym również dla dyrektorów finansowych, działów finansowych. W przeszłości mówiło się, każdy z nas starał się być przygotowany, chociaż oczywiście jest to niemożliwe, że pojawi się czarny łabędź. Dzisiaj, w ciągu 3 lat, pojawiło się aż 2. Więc to jest mega wyzwanie i dzisiaj, tak jak ja chociażby w swoim wystąpieniu powiedziałem, że te modele finansowe, oszczędzające gotówki, budowania poduszki finansowej i tak dalej, dzisiaj uważam, że powinniśmy to ryzyko zwiększyć i zrobić je jeszcze bezpieczniejsze. Dyrektor finansowy pełni dzisiaj bardzo dużo funkcji, poza taką swoją pierwotną, czyli dbanie o szeroko pojęty compliance w organizacji, o bezpieczeństwo organizacji. To bezpieczeństwo jest dzisiaj szczególnie istotne z uwagi właśnie na te sytuacje. Pierwsza tematyka samego wydarzenia, która jest bardzo mi bliska. Mówimy o bardzo niepewnym i nieprzewidywalnym otoczeniu biznesowym, z którym musimy się wszyscy zmierzyć. Po drugie, procesy digitalizacji i automatyzacji, które są bardzo, bardzo ważne dzisiaj, a narastająca inflacja i presja na koszty tym bardziej nas mobilizuje, aby się jeszcze bardziej pochłonić. Oczywiście bardzo istotny jest czynnik ludzki. Jak skutecznie i efektywnie motywować i rozwijać nasze zespoły finansowe, a także jak my jako nawigatorzy biznesowi możemy jeszcze efektywniej wspierać nasze biznesy i wskazywać właściwy kierunek w tych, jak powiedziałem, niepewnych i nieprzewidywalnych czasach. Myślę, że przede wszystkim zagrożenie spowolnieniem gospodarczym, recesją, inflacja jest tego jakby pierwszym sygnałem, pierwszym objawem, natomiast możemy spodziewać się spadku dynamiki, a nawet ujemnego wzrostu PKB. I na to musimy nasze organizacje przygotować. Przyjście tutaj przede wszystkim podyktowane było tym, żeby w końcu spotkać się ze wszystkimi na żywo, bo nie ukrywam, że te już nawet nie hybrydowość, ale to zdalne występowanie i rozmawianie i komunikowanie się troszeczkę jest męczące. A z drugiej strony temat jest bardzo dla mnie ważny i gdzieś tam stanowiący obszar moich zainteresowań. W przeszłości, gdy można powiedzieć tak, otoczenie było znacznie spokojniejsze wokół nas. Mimo zaburzeń związanych kiedyś z kryzysem finansowym, nawet mimo tego wszystkiego, co towarzyszyło pandemii, jednak w siłą rzeczy przede wszystkim koncentrowaliśmy się na tym wszystkim, co wiąże się z ryzykiem specyficznym dla danej firmy. Natomiast w obecnych warunkach znacznie większą rolę będą odgrywać elementy ryzyka systemowego, czyli to wszystko, co wiąże się z kwestiami makroekonomicznymi. Numer jeden to jest płynność finansowa. Ten zarówno końcówka pandemii, jak i wybuch wojny spowodowały, że szczególną uwagę w finansach zwracano uwagę na cash flow. Także płynność finansowa numer jeden. Numer dwa to rosnące koszty, a za tym spadająca rentowność. Dyrektor finansowy odpowiada za finanse spółki, za planowanie przychodów, wydatków, stabilności finansowej. I teraz w świecie, w którym przewidywanie przyszłości stało się dużo trudniejsze niż do tej pory, jakby już nie podążamy za takimi utartymi trendami, no to jest niezwykłe wyzwanie. W naszej firmie teraz bardzo rośnie takie znaczenie bycia biznespartnerem. Mówimy o tym jako o byciu takim co-pilotem w samolocie. Chodzi o to, aby nie ograniczać się do działalności finansowych, może księgowych, tak jak może dawniej to było, ale żeby być i brać w zasadzie współodpowiedzialność za firmę. Rozmawiamy też i dyskutujemy o tym, jaki wpływ ma inflacja zarówno i na koszty, jak i na działalność w ogóle firm, na wyniki.
na to, w jaki sposób realizować cele zarządcze, bo to jest jakby główna miara tego, jak sprawnie działa zarząd w firmie. No i przede wszystkim tego, jakim być menedżerem. Rola dyrektora finansowego ewoluowałam. Kiedyś był postrzegany jako księgowy, tak? Ta rola teraz jest zupełnie inna. Dyrektor finansowy to strateg, to jest prawa ręka prezesa w wielu organizacjach. Dyrektor finansowy no, musi dawać komfort na liczbach, ale też mieć spojrzenie w przyszłość. Zapraszamy bardzo serdecznie na kolejną edycję Forum CFO Strategies w 2023 roku.